Cześć, nazywam jest i zapraszam do mnie w czasie wydarzeń piłkarskich, czyli do 26 stycznia. Zapraszam. Lander ten zostałby został wypożyczony z Aston Villa do Napoli, jest wypożyczony do końca tego sezonu i obowiązuje opcja wykupu. A jego statystyki z tego sezonu są 15 meczów, 1 gol i 0 asyst. Calvin Phillips również został wypożyczony z Manchester City do West Hamu United. Jest ja to wypoczynienie równie do końca tego, tego sezonu, a jego liczby z tego sezonu to są 10 meczów, 1 gol i 0 asyst. Jurgen Klopp zadecydował, Po skąd w niemiecki szkoleniowiec opuści Liverpool. Dajcie znać, może teraz stanować. Lewy albański napastnik David Grego przynosi się zawodnik do Wisły Kraków. Podpisano z nim umowę do 30 czerwca tego roku, a w tym sezonie zagrał 12 meczów, 3 jednego gola i zaliczył 2 asysty. Do tej pory właśnie grał w li, drugiej Tureckiej i reprezentował, reprezentował on barwy Umani i David Dawid Poręba, środkowy pomocnik Polski Poznań Amerykańskiego, zostaje wypożyczony ze Stali Mielec do rezerw Chicago Fire, który grają w trzeciej Lidze Amerykańskiej. Jest to wypożyczenie do końca tego sezonu, czyli do 30 czerwca tego roku i w tym wypożyczeniu obowiązuje opcja wykupu. O ostatni rok spędził nowe wypożyczania w Legacy, również trzecia liga y, anarkańska. Maciej Filip przenosi się z Ruchu do Puszczenia Połomice. Popisał z nimi umowę do 30 czerwca tego roku, czyli do końca tego sezonu, a w tym sezonie zagrał 4 mecze, 0 goli i 1 asysta. No i w innym reprezentował barwy z puszków, które wtedy jeszcze grały w drugiej lidze. Człowieka z Polaków nikt nie strzelał za granicą, a więc oto wcześniejsze mecze wyniki FA, 1, i wyniki: pochały FA, Ligę La Ligue 2, R-Dywizję Bundesliga i Bundesliga 2, Serie A i Serie B. A dzisiaj na Afryki, Championship, FA Cup, Ligę Długa Liga Francuska, La Liga i Ligue 2, R-Dywizję Turecka Super League, Serie A i Serie B. Dziękuję dzisiejsze oglądanie, zapraszam na moje media społecznościowe, które wam się teraz wyślają. Jeśli oglądasz to na Digoku, to zapraszam Was do zaobserwowania tej i do oprobienia tego filmu. I widzimy się jutro. Cześć!